Dr Henryk Olechnowicz 30 lat temu stworzył oddział chirurgii klatki piersiowej w Krakowie. Ponad pół wieku oddał medycynie. Jest wszechstronnym chirurgiem. Poza medycyną jego największą pasją jest pszczelarstwo. Ma pod Krakowem własną pasiekę. Czego moglibyśmy się nauczyć od pszczół? Organizacji pracy, pracowitości, posłuszeństwa wobec całej społeczności pszczelej. Bardzo wiele rzeczy. Kiedy pan pokochał pszczoły? To była taka rodzinna tradycja. Ja od dziecka z tymi pszczołami byłem jakoś, może nie tyle zaprzyjaźniony, ale oswojony, można powiedzieć. A zacząłem tym się zainteresowałem dopiero w roku 80. To przez przypadek, bo chciałem zmobilizować ojca, który był po drugim zawale i załamany był, nie chciał się ruszyć z domu, nic nie chciał wychodzić nawet. A wiem, że kiedyś jak miał pszczoły, to bardzo tym się interesował. I wymyśliłem, żeby taki podstęp, żeby te pszczoły jakoś tam zorganizować. I rzeczywiście to ojca zmobilizowało, ale jednocześnie ja się tym zainteresowałem. No i potem jak ojciec zmarł, no to ja tutaj jak przyszedłem do Krakowa, nie mogłem żyć bez pszczół. I sobie tutaj stworzyłem pasiekę i to całkiem niemałą, bo w takim największym rozwoju tej pasieki to miałem ponad 50 rodzin pszczelich, czyli 50 uli, bo w każdym ulu jest jedna rodzina. W 1986 roku pan był pionierem chirurgii klatki piersiowej w Krakowie. Zakładał pan tutaj oddział kliniki chirurgii klatki piersiowej. To były bardzo trudne czasy i zaczynał pan tak naprawdę od niczego. To była taka historia, do głowy mi nie przyszło wcześniej, że ja w ogóle ruszę się z Warszawy. Tam pracowałem właśnie w klinice chirurgii klatki piersiowej, właśnie w klinice chirurgii od 70 roku, bo przedtem pracowałem i robiłem specjalizację z chirurgii ogólnej, w klinice chirurgii ogólnej w Warszawie, a potem przeszedłem do profesora Manteuffla, do kliniki, która zajmowała się, profesor Manteuffel był pionierem operacji serca w Polsce i płuc. Także to był naprawdę wybitny chirurg. W ogóle muszę powiedzieć, że miałem szczęście wielkie w życiu swoim zawodowym, że trafiłem zaraz po studiach na takich nauczycieli tej chirurgii, bardzo podchodzących bardzo poważnie do tego, co robimy. Oddani tej dziedzinie, oddani temu dziełu, tej misji, którą ma teraz modne słowo misja. Myśmy tego nie nazywali misją, ale byliśmy oddani temu działaniu chirurgicznemu i pacjentów. I to nie były jakieś pozory. Ja trafiłem na takich ludzi, którzy naprawdę poważnie traktowali zawód pacjenta. Był czas, żeby z tym pacjentem porozmawiać. Tego mnie uczyli ci chirurdzy. Tak mówię, ja się otarłem od takich lekarzy przedwojennych. Pan profesor Manteuffel, przedtem pan profesor Kubiak, chirurg ogólny, profesor Manteuffel, no też chirurg ogólny, operował profesor Manteuffel wszystko. Operowaliśmy tam brzuchy, wyrostki, pęcherzyki, płuca i serca. Ja na przykład pierwszą operację serca dostałem po półtora roku pracy tam. Bardzo szybko. Natomiast operację płuca po 2 latach. Bo profesor uważał, że to jest trudniejsza operacja, tak rzeczywiście jest. Także to był pionier, profesor Manteuffel, bardzo skromny człowiek, ale wielki chirurg. Ten największy chirurg, jakiego spotkałem w życiu. To były czasy pionierskie dla polskiej chirurgii. Niedawno poprzez film Bogowie przypomniano osobę i dokonania profesora Zbigniewa Religi. Pan miał możliwość przeprowadzenia z nim jednej operacji, ważnej operacji, pierwszego przeszczepu serca i płuc. Pan na pewno pamięta tę operację. Tak, oczywiście.
takich ważnych operacji, albo pierwszych, które ja zrobiłem, albo takie, które ja zrobiłem pierwszy w Polsce, bo takie też były. I to pamiętam daty dokładne, dokładnie. Tą operację przeszczepu serca i płuc, pierwszą nie tylko w Polsce, ale w wszystkich krajach demokracji ludowej, wtedy to się tak nazywało, to zrobiliśmy w Zabrzu u Zbyszka 8 grudnia 86 roku, w 86 roku. A byliśmy umówieni przez rok na tę operację, bo w konspiracji, czekać, tak? W tajemnicy. Także, bo ja też nie, no wiedziałem, że muszę dojechać tam. Do mnie należała część zespolenie Tchawicy, dawcy i biorcy. Pracowałem wtedy w Warszawie i przeniosłem, ale jak doszło do tej operacji, to już byłem samodzielnym szefem nieistniejącego oddziału w Krakowie. Także wtedy miałem wolną rękę, ale jak to konspiracja była, bo ja dopiero od września zacząłem pracować, właściwie od lipca zacząłem pracować w Krakowie. A już wcześniej się umawialiście? Byliśmy, tak, umówieni byliśmy, bo Zbyszek już zrobił, pan docent wówczas Religa, kilka przeszczepów serca, a były takie sytuacje, że trzeba było przeszczepić chorym płuca i serce jednocześnie, w całym takim bloku. Było wielu wrogów tych operacji, których podejmował się profesor Religa. Pan, chcąc pomagać mu wziąć udział w takiej operacji, należał do tych, którzy akceptowali jego, nie wiem, szaleństwo, przekonanie. Dlaczego pan ufał mu? Tak. Nie, ja mu ufałem. Ja uważałem, jak Zbyszek zrobił, jak pan docent Religa zrobił pierwszą operację przeszczepu serca, to ja mu wysłałem natychmiast telegram, w którym napisałem, że jesteś jedynym w Polsce, który się odważył to zrobić. Bo tak wierzyłem w to, że tak on robi. Zresztą to, że poszedł z Warszawy do Zabrza, to też mnie zainspirowało, żeby pójść do Krakowa. To delegacja z Krakowa przyjechała i nie, ja tego nie wymyśliłem, to wymyślili lekarze z Krakowa. A tutaj trzeba było z oddziału dla dzieci zakaźnego zrobić oddział chirurgii, specjalistyczny oddział chirurgii klatki piersiowej, gdzie się operuje płuca i wszystko, co jest tam w klatce piersiowej, dla dorosłych, więc to wymagało no i sprzętu odpowiedniego, i urządzeń, i ja już nie mówię o wykształceniu pracowników, lekarzy, pielęgniarki. To wymagało bardzo dużego wysiłku. Nie chcę mówić o szczegółach, ale to jest bardzo dużo takich specjalistycznych urządzeń, które są niezbędne w prowadzeniu tego oddziału, który miał być oddziałem nowoczesnym na owe czasy. Miał zadziwić nie tylko Polskę, ale Europę i świat. Takie miałem ambicje. No, poniekąd się to udało później, ale to były bardzo trudne wyzwania. Nie można było kupić żadnego sprzętu za dewizy, bo nie było w tym czasie. Przypomnijmy ten 86 rok jeszcze, bo to przełomowy rok w pana karierze zawodowej. I wróćmy do tej operacji, którą przeprowadzał pan wtedy ze Zbigniewem Religą. On był tak nerwowym, szalonym, pewnym swego i obciążonym tym, co niosą te operacje, bo przecież wiele się nie udało. Pacjent, którego panowie operowali wtedy, także nie przeżył. Tak. Ta pacjentka żyła 6 dni i zmarła. Przyjechałem z Warszawy, jeszcze wtedy nie miałem czynnego oddziału. I w nocy gdzieś tam o godzinie nie było telefonów komórkowych. Dzisiaj to jest wręcz nie do pomyślenia. Zrobiliśmy tę operację. Nie będę opowiadał szczegółów, ale zrobiliśmy tę operację. Serce ruszyło, wentylacja była prawidłowa, była zespolona tchawica, więc płuca też pracowały. Wszystko było dobrze najpierw, ale potem wystąpił według oceny, bo ja oczywiście nie prowadziłem tej chorej, tylko cały zespół profesora, docenta Religii wówczas.
Ale oczywiście dzwoniłem tam, dowiadywałem się i był wczesny, ostry odrzut. Trzeba było się z tym liczyć. Niestety tak. Mhm. A jaki był Religa? Jak go pan pamięta? Czy ten na filmie Bogowie wydał się panu oddający charakter pana kolegi z tamtego czasu? Bardzo podobny, taki sam. Naprawdę, tak. A jak pan oglądał film, co pan czuł? Nie, no wzruszałem się oczywiście bardzo. Bo ja znałem jego problemy, jak on tam tworzył ten oddział i moje były podobne. Podobne, ja to przeżywałem, jak ten film oglądałem, to się wzruszałem. Do łez. I tu się przyznaję. Bo mnie się przypominało to, co ja tutaj przeżyłem. To się tak z boku, jak ktoś tego nie przeżył, to się wydaje, że to tak. Przyszedł tutaj, otworzył oddział, kupił łóżka, sprzęt, salę operacyjną zrobił. Z jakiegoś pokoju, gdzie mieszanki mleka dla niemowląt robiono. I to jest prosta sprawa, ale to wymagało. 2 lata ja to robiłem w tamtych warunkach. Pan zasłynął nie tylko tym, że zbudował pan tu ten oddział chirurgii klatki piersiowej, ale także tym, że przyjmował pan przypadki, które inni odrzucali, przypadki niemożliwe do wyleczenia. I często operacje, które pan przeprowadzał, kończyły się sukcesem. Co panu dawało tę odwagę? Czy determinacja, czy ciekawość, czy współczucie po prostu? Zawsze powtarzałem swoim uczniom, a miałem ich wielu, że największą satysfakcją dla chirurga jest, jeżeli drugi chirurg tej samej specjalności poprosi cię, żebyś go zoperował, bądź jego rodziny. I takich sytuacji ja też doświadczyłem. Rzeczywiście, że profesorowie torakochirurgii prosili mnie o operację ich rodzin. Bo to znaczy, że pełne to zaufanie. To znaczy, że mieli zaufanie. Także no, miałem dużo takich satysfakcji. A kiedy piszą cudotwórca, co pan czuje? Nie, to oczywiście jest wielka przesada. Żadnych cudów nigdy w życiu nie dokonałem. Jeśli chodzi o tę operację tchawicy, to jest takie spektakularne. Człowiek, który ma wprowadzoną tu rurkę i oddycha poprzez tą rurkę, nie ma przepływu powietrza przez krtań i przez struny głosowe i nie może mówić. Ale laik nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeżeli my usuniemy mu tą rurkę i tchawicę uzdrowimy w tym sensie, że wytniemy tą część chorą i zespolimy, przywrócimy drogą naturalną i chory zaczyna mówić. Wielokrotnie przeżywałem taką sytuację, chociaż tłumaczy się pacjentom, że będą mówili to. To jest dla nich, jak długo nie mówią i chodzą z tą rurką, to potem jest to dla nich jakiś cud się stał, że ja mówię, a nie mówił. I pamiętam taką sytuację, jak bardzo namawiałem na operację taką młodą dziewczynę, nie wiem, nie miała jeszcze 20 lat, żeby się zgodziła, bo widziałem szansę, że jak jej wytniemy ten odcinek zwężonej tchawicy i zespolimy koniec do końca, to ona będzie normalnie żyła. Bała się tej operacji, nie chciała się zgodzić, że w Polsce nikt jej tego nie zrobi. W końcu udało się ją namówić. I na stole operacyjnym, już po operacji, od razu się budzi tych chorych, bo przywraca im się własny oddech. Ja stałem tak w drzwiach, jak anestezjolog, pani doktor budziła tą pacjentkę. Jak jej wyjęła rurkę intubacyjną i ona odetchnęła i głos się jej pojawił, to zaczęła krzyczeć. Ja mówię, a mnie wtedy tak się wzruszyłem, że uciekłem z sali. Naprawdę, to jest dla chirurga też wielkie przeżycie. Natomiast drugim takim narządem, którym ja specjalnie się też zająłem w torakochirurgii, to jest przełyk. No i zająłem się i tych przełyków ja i moi asystenci pod moim kierunkiem w sumie zrobiliśmy może nawet około 900 tych operacji. To są bardzo długie operacje. Rekord taki to jest 24 godziny w moim wykonaniu.
Jak to się robi? Od 9 rano do 9 rano następnego dnia. Operacja trwała. Proszę daje powiedzieć. Się radę, bo w ogóle nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ten czas mija. A przeciętna operacja przewyku to było tak 7-8 godzin. I nadal tyle operujemy. Może teraz się skróciło, bo jest lepszy sprzęt, są jakieś specjalne urządzenia do wykonania zespoleń, bo trzeba usunąć chory przełyk i zastąpić go jakimś narządem z jamy brzusznej, najczęściej żołądkiem. Szczególnie to są operacje z powodu raka przełyku. Coraz jakoś częściej te raki przełyku rozpoznajemy. Albo z jelita robi się ten nowy przełyk. Przywracamy pacjentowi normalną drogę odżywiania. Tak jak przy operacjach tchawicy normalną drogę oddychania, to tutaj normalną drogę połykania, przełykania, odżywiania. Kiedy pan zaczynał pracę chirurga, wyglądała ona zupełnie inaczej. Zaskoczyło mnie, gdy przeczytałam kiedyś, że w tamtym czasie nie było jeszcze anestezjologów, a usypiano pacjentów operowanych bardzo poważnie i długo, często eterem. Ja zaczynałem pracę w roku 63. Zacząłem pracę w klinice chirurgii, klinice studium doskonalenia lekarzy w Warszawie. Tak. Nie było anestezjologa w tej klinice. Do operacji usypiali chorych, bo tak myśmy wtedy mówili, usypiali chorych młodsi lekarze. Myśmy chcieli operować, uczyć się operować, ale nas wykorzystywano do usypiania chorych. Usypialiśmy chorych kapiąc na specjalną maskę z gazy, specjalną taką eterem. Pacjent usypiał. Ja musiałem się i wszyscy moi koledzy, którzy te 50 lat pracowali czy pracują, musieliśmy się kilka razy na nowo uczyć medycyny, poznawać nowe techniki, nowy sprzęt. To jest postęp ogromny. W tym czasie nikt nie słyszał i nie myślał, bo nie istniał bronchoskop, gastroskop, USG. Tego nie było. To wszystko, tomografia. Są lata 70. pierwszy tomogram w Polsce. Także postęp w medycynie jest nieprawdopodobny i niewyobrażalny. Dużo się zmieniło, dużo zmieniło się w edukacji chirurgów, ale są rzeczy, które się nie zmieniają. Co pana zdaniem jest w tej edukacji najważniejsze? Profesor Mlekodaj, który był kierownikiem kliniki torakochirurgii po profesorze Manteuffelu i Nowickim, powierzył mnie szkolenie młodzieży. I wtedy miałem pierwszych 6 kolegów, asystentów, których uczyłem chirurgii. I muszę powiedzieć, że mój zapał do chirurgii starałem się im udzielić i to mi się udało. To były lata 80. W tej chwili zmieniła się podejście młodych ludzi do szkolenia i do pracy. Zmieniło się bardzo. Chcieliby być od razu bardzo bogaci, zarabiać na tej medycynie. Tak mi się wydaje, że to jest taki główny cel. Ja myślę, że z jakiegoś zamiłowania do wykonywanej pracy im nie brakuje. Ja się nie dziwię, że chcieliby być od razu jakoś tak materialnie ustawieni w życiu. To jest zupełnie coś innego, bo moje pokolenie, moi koledzy, koleżanki, jak kończyliśmy medycynę, taka była sytuacja, że to się zmieniły czasy, bo ja się wstydziłem, jak mnie zatrudniano, zapytać, ile będę zarabiał. I to zmieniałem pracę. Przecież w tej chwili młody człowiek nie ma żadnych skrupułów. I może to i lepiej. Może to i lepiej. Panie doktorze, pacjenci często są wdzięczni za cud, za wrażenie cudu, za udaną operację. Jaki był taki najmilszy, najbardziej dotykający pana dowód wdzięczności ze strony pacjenta?
No więc to rzeczywiście była taka historia, że córka pacjenta dowiedziała się, gdzie ja się urodziłem, w jakiej wsi, zadała sobie tyle trudu, że pojechała tam do tej wsi, poprosiła, tam stoi jeszcze dom, w którym ja się urodziłem, bo się urodziłem w izbie, w chacie, w czasie wojny. Szpitale nie działały, zresztą wszystkie dzieci wówczas to się rodziły w domach. I zrobiła zdjęcie i zrobiła album. Zadała sobie tylko tyle trudu, że poszła do jakiegoś muzeum w Krośnie, wyszukała mapy, na których z tej okolicy Podkarpacia, gdzie nie było jeszcze wsi Potakówka, w której ja się urodziłem. Potem następną mapę za czasów austriackich, gdzie była już ta Potakówka i zatytułowała ten album Najważniejsza miejscowość na Podkarpaciu. To zrobiło dla mnie, do dziś ten album mam, to już było, no nie wiem, 15 czy 20 lat temu. Także to było wielkie zaskoczenie i bardzo piękny prezent. Było więcej jeszcze takich wzruszających momentów, ale ten pamiętam. A ta wieś Potakówka? Ta wieś Potakówka to przed wojną była ostatnią wsią województwa krakowskiego, a następna wieś to już było województwo lwowskie. Tam był przy drodze taki drogowskaz. Województwo krakowskie, województwo lwowskie, przedwojenne. Natomiast w tej chwili to jest województwo rzeszowskie, bo to jest koło Jasła. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję bardzo.